Co? Wróciłam do szkoły? Ale dlaczego? Hej Suzy, dawno cię nie widziałam. Suzy, cześć, nic ci nie jest? Ach, czy mogłybyście już przestać gadać? Przedstawiam tutaj moją prezentację. Co? Dlaczego ty jesteś mną i ty też? Jestem... Nie! To nie może być prawda. Więc to był tylko sen? Hej, dlaczego tak krzyczysz i cały się trzęsiesz? Och, właśnie miałam koszmar o szkole i byłam tam trzema osobami, wyobrażasz sobie? Właściwie to nie, ale brzmi wspaniale! No dalej musisz mi wszystko opowiedzieć, dalej! Cóż, a potem ja, to znaczy ta rzeczywista ja, się obudziłam. Nie mogę sobie wyobrazić, jak to się mogło skończyć. Retkotlety, chociaż w sumie to chyba mogę ci pomóc. Wow, pudełko ze snami? I co tam jest? Zobaczmy. Jak to się tutaj znalazło? Prześniło mi się to w zeszłym tygodniu, przepraszam. To zupełnie nowa książeczka. Właśnie tego mi trzeba. Zobaczmy. Możesz kontynuować, Suzy. Och, ale z ciebie żartowniś. No proszę, mamy tu śliczną różową sypialnię i kogoś pod kocem. A po tej stronie mieszka ktoś, kto wyraźnie kocha bardziej surowy styl. A więc jest już ranek. Ptaki śpiewają za oknem i... Pobudka! Hej, to moje! Sami, co to ma być za pobudka? Czy nie możesz być bardziej subtelny? Ja na przykład uwielbiam budzić się przy zapachu świeżo zaparzonej kawy. Czy to już ranek? Jaką masz śliczną maskę do spania. A twoja piżama jest różowa. O, hej, jest za wcześnie. Ktoś stał lewą nogą, ale jej maska do spania jest świetna. Pozwól, że pomogę ci ją zdjąć. Czas przygotować się do szkoły. Zobaczmy, kto zrobi to szybciej. Fani są już zmęczeni dopingowaniem. Różowa, różowa! Czarna, czarna! A komentator ma dość komentowania. Powietrze, a teraz woda, woda! Nasza Maruda jest szybsza przy kowaniu się do szkoły. Wiedziałem, co? Zabiorę ją do następnej rozkładówki. Przodem, panienko. Świetnie, Sami. Cóż, przecież cię tutaj nie zostawimy, prawda? Świetnie, możemy iść dalej. Dlaczego tu nic nie ma? Niemożliwe! Masz, weź tego magicznego ponczusia! I hop! O, dziwne. Cóż, przynajmniej będę miała przekąskę. Wow, no proszę! Ulala, z tym możemy już pracować! Zaczynamy od zwyciężczyni pierwszej rundy. Hej, nic nie widzę! To wymaga zintegrowanego podejścia, Suzy! Grzywka naprawdę do ciebie pasuje. Wyglądasz oszałamiająco. O, daj mi sekundkę. Nadajemy na żywo z Tibidaba Fashion Week. Warkocze to najgorętszy trend. To jak? Chcesz warkocze? Okej, spróbujemy je zrobić. Może nasza zrzędliwa dziewczyna przynajmniej się uśmiechnie. W porządku, podoba mi się. Uznaj to za uśmiech. Hej, a co ze mną? Ja też chcę mieć nowy stylowy wygląd. Sugeruję skrócić trochę grzywkę. Zespół najlepszych stylistów lalek już nad tym pracuje. Pozostaje tylko dodać stylowy dodatek do włosów. Teraz zadzwonimy do eksperta. Ulala, nie, nie, to wszystko jest zbyt idealne. Co ja słyszę? Czy ktoś płacze? O nie, 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 nie ma co płakać. Zaraz coś wymyślimy. Zobacz, ile łez wypłakałaś. Prawie tu utonęliśmy. Ty i twoje różowe łzy podsunęły mi pewien pomysł. Chyba nie będziesz miała nic przeciwko modnym kolorowym kosmykom. Zupełnie jak z twojego koszmaru, Su!
niemiłe. Nasze dziewczyny przygotowują się do pierwszej lekcji. Zobaczmy, co mają w tornistrach. Aha, nikt nie będzie się wygłupiał w mojej klasie. O, to profesor Snape. Lepiej z nim nie żartujmy. Cóż, piórnik jest całkiem ładny. I zobaczcie, ile rzeczy mieści się w środku. Ciekawe, co się stanie, jeśli zmieszamy oba te płyny. Wszystko zrobiłaś źle, Susan. Minus 10 punktów od Gryffindoru. Czyżby? No to teraz ci pokażę. Zobaczmy, co powiesz na to, profesorze. To łaskocze! Przestań! Masz nauczkę. A to co? O, zawsze marzyłam, żeby spróbować napisać coś prawdziwym piórem. Wygląda na to, że jeszcze coś tu zostało. Sami, jak ty się tak ubrudziłeś? W porządku, wyczyścimy cię w mgnieniu oka. Aha. I już, jesteś jak nowy. Ach, wreszcie przerwa, muszę trochę odpocząć. W międzyczasie przyjrzymy się placekowi różowej lalki. Jeśli to nie jest fioletowy piórnik, to ja nie jestem ślanem. Byłeś blisko, Sami, to kosmetyczka. Poważnie? O nie, co jest? Co się ze mną stało? Czy mi się wydaje, czy wyglądam inaczej? Przecież sam to powiedziałeś. Jeśli nie masz racji, nie jesteś szlamem. O, chcę to wypróbować. Jest tu jeszcze jedna przegródka na suwak. Rozepnijmy go. A w środku? Tak, to jest piórnik. Zobaczcie, jaki uroczy. Też chcę taki mieć. Ile tu jest przyborów? Możemy położyć wszystko na biurku. Oj, co ja narobiłem? Chcę wrócić do mojego szlamowatego kształtu. Och, daj spokój. Widzowie i ja ci wybaczamy. Mam rację, przyjaciele? Dajcie nam łapkę w górę, jeśli się zgadzacie. A ja w międzyczasie doprowadzę sama do właściwej formy. Czy moja magia zadziałała, Sami? Sami? O, to dziwne. A co to jest? Wow, Tamagotchi! W porządku, możemy iść na spacer. A teraz cię umyjemy. A na koniec, chrup, chrup, zjedz pyszną przekąskę. O, ja też jestem trochę głodna. Ojej, to już pora lunchu. Ale gdzie jest Sami? Znowu jestem sobą i nawet udało mi się zerknąć na ostatnią rozkładówkę. Cóż, oto jesteśmy w szkolnej stołówce. Oto taca dla ciebie. Na dzisiejszy lunch mamy... co za pyszna jajecznica. Naprawdę mogłabym to zjeść. Jest też ten smakowity pasztecik. Wygląda zupełnie jak prawdziwy. Mam rację? No i oczywiście nie mogło się obyć bez lodów. Doskonałe. Tutaj jest na nie miejsce. Taca miłośniczki różu jest już pełna. Smacznego. Ale ze mnie szczęściara. Hej, ja też jestem głodna. Pewnie, twoja taca tu jest. Nie jestem jednak przekonana co do czarnego jedzenia. Zapytajmy o to eksperta. Pani będzie supporty, co cześć, do powiedzenia? Czy chcielibyście spróbować czarnego burgera, nowego produktu w naszej restauracji? Nie, żadnych reklam. Oddaję głos Su. Okej. Wow, odważylibyście się tego spróbować, przyjaciele? Cóż, najwyraźniej miłośniczka czerni woli fast foody. Oto kawałek pizzy. I trochę kurczaka, też czarnego. Połóżmy go tutaj. A na deser kartonik mleka i pączek. Chciałbym zobaczyć tę krowę, która daje czarne mleko. Nasza taca jest już pełna. Czy teraz możemy się pobawić? Chcę zobaczyć, jak stworzyliśmy tę interaktywną książeczkę? Zostańcie z nami! Gdzie jest Sami? Co tak długo? Wow, skąd to się wzięło? Ratuj mnie, Su, utknąłem! Dziękuję. Chciałem przygotować jak najwięcej rzeczy do naszego projektu, ale ta głupia taśma... Odwaliłeś kawał dobrej roboty, Sami. Pozostała już tylko zabawa.
wycinamy. A gdzie są elementy, których potrzebujemy? Nie ma tu łóżek. Mamie, już idę tu. Wydaje mi się, że coś tu jest nie tak. Hop, i to rozumiem. Sklej to ze sobą. Tak, właśnie tak. Nie lubię już tej taśmy klejącej. Ale dzięki niej kołdra nigdzie się nie zawieruszy i bez problemu schowamy pod nią lalkę. Mhm. O, słyszałaś to? Kto tam jest? Za oknem nie może zabraknąć malowniczego widoku. Zgadza się, papierowy Sami. Dlatego zamierzamy przykleić to na tyle naszej rozkładówki. Cóż, o wiele lepiej. Czyli ja nie jestem wystarczająco malowniczy? Zobacz, jak żywo sportretowałam nasze dziewczyny. Brawo, brawo, mistrzu. W międzyczasie zajmę się włosami naszych piękności. Tylko spójrzcie, jakie słodkie i zabawne wyszły. Ja też skończyłem, Susie. Gratulacje. Moglibyśmy nawet zmienić ich kolor włosów. Ale oczywiście tego nie zrobimy. A teraz nadchodzi najciekawsza część. Tak, i najbardziej pracochłonna. O, ohyda Sami. W porządku. Najpierw zajmiemy się tornistrami. A potem zajmiemy się tym, co będzie przechowywane w środku. Nie zapomnij o tym drobiazgu, Su! Dzięki! Czarny tornister idzie na swoje miejsce. Super! Teraz zajmiemy się plecakiem z różowym jednorożcem. Ale jak zmieścisz tam całą kosmetyczkę? Hej, a gdzie jest szminka? Na, 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 na. Upsi! Wszystko, co ma być przechowywane w piórniku, mamy tutaj. Teraz możemy go zamknąć. A na koniec do plecaka wskoczy nasz uroczy wirtualny przyjaciel. No i jesteśmy na mecie. Nasza ostatnia rozkładówka dotyczyła smakołyków. Na tym etapie będziemy potrzebować dużo taśmy klejącej. Hop! To wszystko, Susie. Dobra robota. Wszystko się zgadza. Hej, to nie są nasze pierwsze papierowe gniotki. Koniecznie przejrzyjcie nasz kanał. Dodajmy trochę wypełnienia. Aha, a teraz skleimy krawędzie i... Czekaj, czekaj, dlaczego po prostu to wypychamy? Może w środku schowamy jakieś smakołyki? Sami przestań, to gniotek, a nie tajna skrytka. Teraz złożę wszystkie rozkładówki razem i nasze rękodzieło będzie gotowe. Co? Gdzie ja jestem? W jakiejś szkole? O, to ja we śnie, Su, czy co? Susie? Cześć! Gdzie ty jesteś? Cześć, Sami, odrobiłeś pracę domową? Mogę od siebie odpisać? Co? Ale nie, nic nie rozumiem! Na co się gapisz, różowy rety kotlety? O nie, to wszystko jest bardzo dziwne! Muszę się obudzić, niech ktoś mnie